Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Wita was Jakub Maciejewski w tych trudnych czasach murzyńskich upałów, gdzie nawet już golfa nie można założyć. Ale skoro już użyłem rasistowskiego określenia murzyńskie, to pójdźmy dalej w tę niepoprawność polityczną. Bądźmy też przez 15 minut homofobami, bo tak właśnie została określona karta rodzina prezydenta Andrzeja Dudy. Karta rodziny, program, który ma wspierać rodziny, także wielodzietne, kobieta, mężczyzna, dzieci, i tutaj pewne wsparcie finansowe jest dla takich rodzin przewidziane, a opozycja, zwłaszcza środowiska LGBT, uznały, że jest to dyskryminacja mniejszości seksualnych. Dlatego chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z drugą stroną, która krytycznie podchodzi do karty rodziny, ale tak na serio dowiedzieć się, dlaczego ten program wspierania polskich rodzin uznaje ona w jakiś sposób za dyskryminujący niektóre grupy społeczne. Dlatego jest z nami dzisiaj w studio, to znaczy na łączach, ale w naszym programie, pani Julia Zimmermann z partii Razem. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Słyszymy się. Witam więc serdecznie i chciałbym zapytać panią na wstępie, dlaczego taki sceptycyzm wywołał program, który jest przecież programem tylko pozytywnym. On daje rodzinom, daje małżeństwom nie tylko pewne fundusze jak bon turystyczny, ale także przyznaje rodzicom prawo do kontrolowania zajęć pozaszkolnych, do których uczęszczają ich pociechy. Więc jest to taki program sam pozytywny. My w konserwatywnej stacji nie odbieramy, aby miało to kogokolwiek dyskryminować, cokolwiek komuś odbierać. Dlaczego przez pani partię zostało to tak mocno skrytykowane? Dlatego, że trudno tę kartę nazywać kartą rodziny w momencie, w którym koncentruje się ona przede wszystkim na gnębieniu części rodzin, rodzin, które w Polsce mamy, czyli rodzin, w których rodzice to jest para jednopłciowa. No, spójrzmy na to, jakie są trzy główne punkty w tej karcie. Jedna to jest faktycznie wsparcie finansowe dla rodzin. Drugie to jest obrona instytucji małżeństwa, już jednoznacznie skierowana przeciwko społeczności LGBT. A potem już mamy wprost napisane ochrona dzieci przed ideologią LGBT. To jest nie do zignorowania jako próba właśnie wytworzenia jakiejś sztucznej opozycji między rodzinami, które tworzy dwóch kochających się mężczyzn czy dwie kochające się kobiety, a rodzinami, które tworzą kobieta z mężczyzną. Ja mam narzeczonego, kochamy się, weźmiemy ślub, czy w jakikolwiek sposób to, że ślub mogłaby wziąć nasza znajoma para gejów czy lesbijek, nam w tym przeszkadza? No nie. I tak samo nikomu innemu to, że dwie kochające się osoby chcą wziąć ślub, nie powinno przeszkadzać i przede wszystkim nie uniemożliwia wzięcia samemu ślubu i wychowywania dzieci. Pani Julio, ja bardzo mówię to bez najmniejszego odcienia ironii. Bardzo cenię panią, że w naszych rozmowach nie mówi pani żadnym partyjnym przekazem, tylko ze szczerego, z własnego światopoglądu. Tylko że my tutaj nie mamy dyskryminacji. Jest brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Pary homoseksualne mogą mieszkać razem, mogą żyć razem. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, jak mówi konstytucja. A co do ideologii LGBT, to zabrania się po prostu, by w szkole były prowadzone takie zajęcia, na które rodzice dzieci nie wyrażają zgody. Pani mówi o dwóch mężczyznach czy dwóch kobietach, które chcą żyć w związku. Nikt tego nie zabrania, także w karcie rodziny, ale też wiemy na przykład, że czołowe postacie ruchów LGBT żyły w jeszcze innych związkach. Dość wspomnieć założyciela Instytutu Seksuologicznego w Berlinie, Magnusa Hirschfelda, który żył w trójkącie. Pani jest może bardziej ma otwarty umysł niż ja, ale dla mnie takie
związek 70-latka z 40-latkiem i z 20-latkiem trochę gdzieś w estetyce zgrzyta, ale czy państwo, prawo, konstytucja musi nadążać za wszystkimi takimi kaprysami społecznymi, osobistymi ludzi? Będziemy potem mieli na przykład zaakceptować trójkąty, czworokąty, bo jacyś ludzie uznają, że czują, nazywają to miłością i będzie trzeba za każdym razem zmieniać prawo? To jest tak, że osoby LGBT były, są i będą. I wiemy to z wieloletnich już badań, ale wiemy to też z historii po prostu, ponieważ historia wielokrotnie nam takich przykładów doświadczała, zaczynając od starożytnej Grecji. Więc nie jest to żaden nowy kaprys, nie jest to nic nowego. To jest po prostu uznanie stanu faktycznego, jakim jest to, że mamy w społeczeństwie ludzi, którzy się nie mieszczą w takiej prostej kategorii kobieta i mężczyzna. Ale trzeba też przypomnieć, jakie są konsekwencje braku zgody na małżeństwa jednopłciowe, jakie są konsekwencje braku równości małżeństw. Polska i tak jest jednym z najgorszych krajów w Europie, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw wśród młodzieży i dzieci. Jedynym krajem, który ma więcej tych samobójstw w liczbach bezwzględnych, są Niemcy, tylko w Niemczech jest dwa razy więcej ludzi. Ten współczynnik dla Polski to jest 30% młodzieży myślącej o samobójstwie, dla młodzieży LGBT to jest 70%. A jednocześnie wiemy z innych krajów, które te małżeństwa jednopłciowe wprowadziły, że ta chęć popełnienia samobójstwa u młodzieży LGBT wtedy radykalnie spada, dlatego że przestają się te osoby czuć nieakceptowane, przestają się czuć jakimiś dziwadłami, dla których jedyną możliwością poradzenia sobie z brakiem akceptacji ze strony społeczeństwa jest właśnie to najbardziej tragiczne rozwiązanie, czyli samobójstwo. To nie jest tak, że brak małżeństw jednopłciowych nie ma żadnych konsekwencji. On ma bardzo poważne konsekwencje, najpoważniejsze, jakie sobie możemy wyobrazić. Wie pani co, tylko że to jest pewna z interpretacji, pewna z tez, że brak akceptacji dla małżeństw homoseksualnych powoduje te samobójstwa wśród młodzieży. Sama pani wspomniała, że Niemcy, które są przecież jednym z najbardziej tolerancyjnych dla par LGBT krajów w Europie, mają wysoki wskaźnik tych samobójstw mimo wszystko. Nie ma dokładnego przełożenia między, nazwijmy to, tolerancyjnością społeczeństwa a samobójstwami wśród dzieci i młodzieży. Młode osoby homoseksualne mają naprawdę różne problemy w głowach w okresie dojrzewania. Nie tylko to, że ktoś je tam skrzywdzi w klasie, bo te same problemy nieakceptacji mają osoby otyłe, mają osoby o różnych innych chorobach na przykład, czy odmienności swojej. I czy fakt, że będą przychodziły osoby, nie wiem, drag queen, tak, te, no, przepraszam, mówię w swoich kategoriach, przebrane mężczyźni, przebrani za specyficzny rodzaj kobiet, i będą wszystkie dzieci uczyć o, nie wiem, no, seksie niestandardowym, niesprzyjającym prokreacji, a rodzice nie będą mieli na to wpływu, czy jakby po stronie lewicy może być zrozumienie, dlatego że wiele rodzin nie chce posyłać dzieci na zajęcia, w których szeruje się taką tolerancję, która nie mieści się w kanonie na przykład chrześcijańskiej akceptacji. My możemy akceptować osoby homoseksualne, ale nie chcemy promować różnych tych postaw, czy dowiadywać się szczegółów życia seksualnego osób LGBT na zajęciach dla dzieci. Czy to się zawsze musi kłócić? Karta rodziny, czyli pomaganie małżeństwu jako kobiecie, mężczyźnie i dzieciom, czy to musi się zawsze kłócić z tym, że sobie żyją osoby homoseksualne, tylko że nie muszą być usankcjonowane prawem? Dopóki jest tak, że dziecko, które ma dwóch ojców albo dwie matki w domu, idzie do szkoły i boi się do tego przyznawać, dopóki jest tak, że, bo mamy takie pary, przecież mamy takie pary, gdzie jedno z rodziców wcześniej było w związku z osobą innej płci i ma dziecko biologiczne z tego związku, teraz je wychowuje ze swoim partnerem lub partnerką.
te rodziny realnie istnieją. Tylko te rodziny często ukrywają fakt, że są takimi rodzinami. Dzieci boją się do tego przyznawać. Co więcej, taka osoba, która nie jest biologicznie spokrewniona z tym dzieckiem, gdyby ten biologiczny rodzic zmarł, to mimo że to była ta osoba, która to dziecko wychowywała, która je kocha, która się nim opiekuje na co dzień, nie będzie mogła przejąć opieki nad tym dzieckiem, mimo że dla tego dziecka byłoby to w oczywisty sposób najlepsze rozwiązanie, najbardziej stabilne. Znaczy, no, wie pani, w ocenie bardzo wielu psychologów i także w Polsce przez większość społeczeństwa ta ocena jest inna, to nie jest oczywiste. Ocena jest taka, że właśnie kobieta i mężczyzna tworzą najlepsze warunki życia domowego dla dzieci, a zatajanie szczegółów swojego domu rodzinnego spotyka nie dzieci w parach jednopłciowych, które no jednak chyba nie są dużą liczbą, ale rodziny alkoholowe mają podobny problem. Rozbite rodziny też raczej nie chwalą się w szkołach: hej, moi rodzice są rozwiedzeni. Więc jakby po co te sprawy życia rodzinnego wywlekać do sfery publicznej i jeszcze do sfery edukacyjnej? Czy w takim razie wszystkie inne odmienności, nie wiem, rodziny alkoholowe właśnie, czy no niepełne rodziny, albo jakieś inne jeszcze problemy w rodzinach, mamy osobne zajęcia robić w szkołach, aby już tym najmłodszym tłumaczyć ten pluralizm, który no niekoniecznie zawsze oznacza, że wszystkie te postawy są równie dobre dla dzieci? Na pewno w szkołach przydałyby się zajęcia uczące akceptacji, uczące tego, że jeżeli ktoś jest z rodziny alkoholowej, to nie jest to jego wina i nie można tej osoby obarczać grzechami jej rodziców. Za to taka osoba na pewno potrzebuje wsparcia. Nie bez powodu wśród społeczności terapeutycznych jest społeczność dla dorosłych dzieci alkoholików. Tak samo potrzebujemy w szkołach uczyć tego, że odmienność nie jest z definicji czymś złym, że odmienność nie jest powodem, żeby kogoś atakować, że odmienność po prostu jest. I pewnie każdy z nas w jakimś aspekcie jest odmienny. Nie jesteśmy tacy sami i to jest poniekąd nasz urok. I musimy nauczyć się żyć z tymi, którzy jakoś się od nas różnią. I powinniśmy tego uczyć już dzieci, dlatego że to ułatwi życie nawet tym, które wydają się najbardziej standardowe, ale przede wszystkim bardzo pomoże tym wszystkim, które są w jakiś wyraźny sposób odmienne, chociażby również dzieciom z niepełnosprawnościami, które tutaj w swojej karcie prezydent Duda jakoś tam wzmiankuje. Przy czym jak już prezentował tę kartę, to mówił o tym, że no tak, tak, pomożemy, ale to jak będzie nas na to stać. No ja myślę, że rodziców, którzy się opiekują tymi dziećmi z niepełnosprawnościami, przede wszystkim matkom, dlatego że niestety ojcowie, przynajmniej część z nich ma tendencję do porzucania takich rodzin, do wymiksowywania się z tej trudnej sytuacji. Musiała tych rodziców krew zalewać, dlatego że od kolejnych rządów słyszą, że no kiedyś im pomogą. A tymczasem dzieci w tej chwili potrzebują rehabilitacji, w tej chwili potrzebują możliwości kontynuacji nauki, w tej chwili potrzebują pomocy, która pozwoli przynajmniej tym z mniejszymi niepełnosprawnościami normalnie potem uczestniczyć w życiu społecznym, a nie być zamkniętymi gdzieś w domu czy w ośrodku opiekuńczym przez całe życie. Przypomnijmy jeszcze, będziemy już powoli zmierzać do końca, jeszcze przypomnijmy kartę rodziny, tę część, która właśnie mówi o ideologii LGBT. Bardzo proszę o materiał, żeby nasi widzowie wiedzieli, do czego się odnosimy. Kilka dni temu właśnie prezydent Andrzej Duda podkreślił konieczność obrony instytucji małżeństwa w karcie rodziny, ale także ochrony dzieci przed ideologią LGBT, ale tam nie ma nic o dyskryminacji ludzi. Jest natomiast zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych.
prawo rodziców do decydowania, w jakim duchu będą kształcić swoje dzieci, i to rodzice są odpowiedzialni w pierwszej kolejności za edukację seksualną swoich dzieci. Serdecznie dziękuję pani Julii Zimmermann za tę rozmowę, żebyśmy my starali się przede wszystkim zrozumieć, bo na pewno ze strony konserwatywnej nie ma woli krzywdzenia osób homoseksualnych, nie ma po prostu chęci do propagowania postaw, które często w tej edukacji seksualnej, gdy ona wchodzi w sferę publiczną, no tam są różne treści przemycane, które rodzicom bardzo często nie odpowiadają. Ale za tę próbę dialogu z dwóch stron barykady pani Julii Zimmermann z partii Razem serdecznie dziękuję. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję też państwu za udział w tej części programu. To jest główny problem kampanii. Czy Polska pójdzie drogą cywilizacji życia, jaką wskazał Jan Paweł II? Czy będziemy próbowali innego spojrzenia lewicowo-liberalnego wybranego przez wiele społeczeństw Europy? Zostańcie państwo z nami. Za chwilę będziemy kontynuować rozważania na ten temat.